kultowa część programu, mianowicie rozmowy w tłoku. Pozwolę sobie dzisiejszych gości porównać do kosmetyków nowej generacji, jeżeli państwo pozwolą. Proszę bardzo, otóż jest wytworna jak krem ściągający pory. Potrafi zamydlić oczy niczym kostka mydła biały jeleń. Renata Bega. Kremy depilujące nie są mu obce. Zdradził, że najlepiej czułby się jako żel do higieny intymnej, mianowicie Jerzy Urban. Proszę bardzo. Proszę państwa, mogłaby być logo kremu ujędrniającego piersi. Doda. Proszę państwa, niejedna pani chciałaby go sobie wetrzeć między piersi niczym balsam po kąpieli. Uwaga, Donald Tusk. Proszę państwa, mam nadzieję, że państwo nie gniewacie się za te porównania. Oczywiście, że nie, panie Szymonie, chociaż szczerze mówiąc, wolałabym, iżby mnie nie porównywać do kremu, który ściąga pory. Ja uważam, że to bardzo trafne porównanie, ponieważ w tym swoim barwnym życiu z niejednego pani porów się naściągała. No właśnie, zazdrość przez pana przemawia. Oczywiście, o niczym innym od lat nie marzę, jak o zbliżeniu z szanowną panią. Niestety nie wzięłam pięsety. A słyszałam, że bez niej trudno cokolwiek z pańskich gatek wyłowić. Ciekawe. Pani Reniu, przepraszam bardzo, że może jednak w stronę polityki. Co z tym Super Ekspresem, prawda? Nieźle panią właściwie wkręcono w te kontrakty z PO. I czy udało się pani jakoś wyjść z twarzą z tego wszystkiego? Panie Szymku, z jaką twarzą? No właśnie, z jaką twarzą? Sorry. Zrozumiałam głupią konkluzję. Chyba aluzję. Niech się pan nie wymandrza, dobrze? Jak powiedziałby pan przewodniczący. A ja tak w ogóle to wiedziałam, że to jest jakaś podpucha, bo co jak co, ale członka PO wyczułabym na odległość. Słyszy pan, panie Donald, pani Becker sugeruje, że z higieną w waszych szeregach jest wiele do życzenia. Ja mam taką propozycję, niech pani Becker od moich członków się odstosunkuje, dobrze? Niech pogmyra sobie w organach samoobrony. I tak, proszę pana, właśnie zrobię. Dziękuję bardzo. Proszę pana, tak zrobię, gdyż samoobrona jest jak silne pnącze fasoli. Nikt inny nie ma takich dorodnych, takich mięsistych strąków, no, a już na pewno nie pan. Ale generalnie chyba wiesz, co się dzieje, jak się przesadzi z fasolą. Nie. Nie, dobrze, dziękuję, dodam. Przepraszam bardzo. Dziękujemy. Tak, właśnie. Dobra. W takim razie nie rozumiem, pani Renato, po co dała się pani wciągnąć w tę grę, prawda? Co na to pan Leper? Zupełnie normalnie, bez zbędnych emocji. Powiedział tylko, wiesz, Renata, kiedyś osobiście powyrywam ci nogi z dupy. No, ale on już taki jest, tak pięknie to powiedział, proszę państwa, że miałam dreszcze. Taki to jest mężczyzna. A mnie się wydaje, że po prostu, generalnie, kolejny raz dałaś dupy. O matko! O matko, to w toaletach sejmowych też są kamery? O Boże. Ale proszę państwa, to co ja robię, to jest moja osobista sprawa. Na pewno. Zresztą i tak już nic z tym nie pocznę. No, sądzę, że nawet jak pani pocznie, to i tak przy pani zarobkach becikowego pani nie dostanie. Marcinkiewicz o to zadba. No i 1000 złotych na waciki. Poszła się ciochrać do lasu. Ja już i tak od dawien dawna nie używam wacika. Chyba, że takiego ze skrzydełkami. Okej, dobrze. Właściwie co z tym becikowym, bo to jest ciekawy temat. Miał być dla wszystkich, teraz nie. No panie o co Szymonie, chodzi, no prawda? Cóż, no to jest proste jak 2 razy 2. No nie dla każdego. No rozumiem, że to równanie przysporzy pani wiele problemów. 2 razy 2, droga pani Reniu, jest 4. Niech pani, nie daj Boże, nie próbuje teraz policzyć na paluszkach pod stołem, bo to pani nie wyjdzie. Cholender, a rachunki jeden. Będzie pani, pani da mi może skończyć, a rachunki będzie pani miała po feriach w szkole. Ty jesteś wstrętny, ty jesteś niemiły, ty jesteś po prostu chamski, ty i w ogóle vice versa. No bardzo ładnie, i bardzo ładnie. Nie
no, co do becikowego, to ja uważam. Skoro pani uważa, to becikowe nie będzie pani potrzebne. O Boże, proszę was, nie no, co to jest za dowcip na poziomie chyba ryby niskogłębinowej. A co to znaczy, przepraszam? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy, ale to nie zmienia faktu, że to jest żenujący koleś. A co do becikowego, to uważam, że każdej matce się ono należy. Skoro każdej matce się ono należy, to w takim razie moja także powinna dostać. No właśnie, pewnie. I twoja też, Szymek. Zgłoś się. O, dzięki. A mnie, że to co, sroce spod ogona za uszy wyciągnęli, za mnie też tysiączek się należy. No tobie, tfu, ty szatański wymiocie, ty. Nie no, przepraszam, kretynko, powaliło cię. Renata, normalnie naplułaś mi w oko. Boże. Nie no, bawisz się w jakąś lamę, czy co? Tak, dalej lamę. Tak, ale dalej nie wiem, co z tym becikowym. Panie Szymonie, ja też nie wiem. No w każdym razie na pewno demografii to nie podniesie, no. Ale demagogię na pewno. Krzykniesz pan na jakimś zadupiu, że dajesz pan za każde dziecię tysiączek, to się rozmnożą jak norki. No tak, ale jest to jednorazowy zastrzyk finansowy. Czy te norki pomieszczą później w swoich norkach potomstwo i co, rozmnożą te 1000 złotych? No bo nie wiem. No, no właśnie, ale czy to chłopa potem obchodzi, jak z baby schodzi? Raczej nie. Przepraszam. Panie Donaldzie, rozumiem, że PO nie liczy już na koalicję samoobroną. No bardzo dobrze pan rozumie. No niech pani powie, czy można z kimś takim zawiązać koalicję, no? Banda moherowych wyciorów. Proszę sobie beretami nie wycierać, dobrze? Bo pan pożałuje. Boże. A co mi tu pani będzie groziła, karierowiczka jedna, od rolnika do polityka, proszę panią? Kurą ściółkę zmieniać, a nie w politykę się bawić, kochana. No też powiedział. A zadanie na jutro odrobiła z matematyki? A jutro... Mam tylko WF i wycieczkę klasową do zoo. No to niech pani już tam zostanie w tym zoo. Gdyby to był pan przewodniczący, to już by panu tak po pysku wytrzaskał. Już dosyć, świat nie jest zły. Pogódźcie się i wy. A, tam daj pani. Słabyś dziecko, nie krzyczeć mi do ucha, mam podwojoną słyszalność. No nie wiem, to sobie spinają się rzepami, taka moja rada. Nie, proszę was, wrzućcie na luz, bo ludzie mają tego już dosyć, tak jak zaśpiewałam. Przepychanki, moje boje, dzikie węże, a jest tyle ciekawych rzeczy, ciekawszych od polityki, na przykład ja. A no właśnie, poczekaj, no właśnie chciałem... To prawda. Brawo, brawo, Doda, chciałem ci pogratulować sesji w grudniowym Playboyu. To piękny prezent na Mikołajki, prawda, dostałem. Tak, miło bardzo, mi, bardzo... dziękuję. Wiesz, Szymek, naprawdę zależało mi na tym, aby właśnie to był grudniowy numer, gdyż myślę, że to najpiękniejszy prezent, jaki mogli dostać moi rodzice. Ja taka, jaką mnie stworzył Pan Bóg. O, proszę państwa, ja też kiedyś miałam sesję fotograficzną do takiego miesięcznika Młody Rolnik i niechwalący. Nawet byłam na rozkładówce. No tak, na jednej stronie trudno byłoby panią zmieścić, niewątpliwie. No. Co tam pan takie rzeczy opowiada? Zaraz panu pokażę, jakie piękne zdjęcie. Pokażę nam pani to zdjęcie, wspaniałe. O, proszę bardzo. Proszę, proszę podać dalej. Ładne, prawda? Mogę zobaczyć, przepraszam. Proszę. O, bardzo ładne zdjęcie. A mam wrażenie, że tu chyba pani piesek wszedł w kadr. A gdzie? A tam na dole. Nie, to moje nogi. Wie pan, mój mężczyzna lubi takie mechate. No. Moherowe. To może panią mogą być w zimie moherowe na dwór bez rajstop wypuszczać. Brawo. No tak. Proszę. Słyszałem, Doda, że jesteś nominowana do telekamer, prawda? Jedyną twoją groźną rywalką jest, zdaje się, Monika Brodka, prawda? Wiesz, generalnie jest tak, że nie jestem pazerna na nagrodę i jeżeli wygra Monika, to po prostu ucieszę się, podziękuję jej, a nawet pogratuluję, bo po prostu nie warto być zazdrosnym i trzeba umieć przegrywać. Wieku, no to bardzo szlachetnie z twojej strony, brawo. No co ty, przecież ona i tak nie wygra, jakie ona ma szanse? Taka z niej wokalistka, jak ze mnie. No nie wiem, w każdym razie taka z niej wokalistka, jak z koziej dupy, nie wiem, plecaczek. Tak. A poza tym jest w tym kraju chyba Prawo i Sprawiedliwość, więc muszę wygrać. Oczywiście. No właśnie, przepraszam bardzo, zapewne w państwa domach też panuje tradycja mikołajkowych prezentów. I co chcieliby państwo dostać od świętego Mikołaja? Ja bym chciał dostać skarpety w kółka. A dlaczego w kółka, przepraszam? Szlak trafi, jeżeli po raz 40 dostanę w kratę. To tyle. Ja natomiast mam nadzieję, że Mikołaj spełni moje największe marzenie i da mi syna. Ja też nie wolałabym pani mieć pierwszego dziecka z mężem niż ze świętym Mikołajem?
Wiesz co, Kolo, generalnie wal się. Obiecuję, że zrobię to z ochotą. O Boże. To ja w takim razie chciałbym lalkę anatomiczną wyglądającą jak pani Beger. Czemu akurat jak ja? Z całym szacunkiem, ale pieprzy pani jak mało kto. O, dziękuję. Proszę państwa, myślę, że czas już się ewakuować. Zapraszam wobec tego państwa teraz na bezwstydne grupowe bzykanie.